Moi drodzy, bardzo ważny komunikat. Pozwolicie, że po łyku tradycyjnej kawusi powiem wam, co się wydarzyło kilkanaście minut temu. Oto na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się bardzo, bardzo ważny, komunikat i chciałbym, żebyście ten komunikat zobaczyli wraz ze mną. Zmiana na stanowisku dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Minister Edukacji Barbara Nowacka z dniem 9 sierpnia 2024 roku odwołała ze stanowiska dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej Marcina Smolika. Pełnienie obowiązku dyrektora CKE zostało powierzone horacemu dębowskiemu dotychczasowemu wicedyrektorowi CKE. Nowy dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostanie wyłoniony w konkursie na podstawie artykułu itd. itd. I to jest wszystko. To jest koniec lakonicznego komunikatu ze strony Ministerstwa Edukacji. No cóż, kończy się pewna era nie ukrywam, że z nadzieją spoglądamy w przyszłość i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiadomo jedno, nowy dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będzie miał bardzo trudne zadanie wyczyszczenia stajni Augiasza czego sobie, czego nam, czego Wam wszystkim serdecznie życzę. Trzymajmy się i na kanale Ponurego Polonisty YouTube. Mam nadzieję, dość szybko pojawią się dalsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2025, przygotowane już przed CKE pod nowym przewodniczącym czy też dyrektorem. Trzymajcie się. Dziękuję. Na razie. Cześć.